Rozumiesz? Nie. Czekaj. No. Chcę coś sprawdzić. Dupę na mnie wypięła i se pojechała, no. Myślę, że chyba warto zacząć od tego, co tu się właściwie wydarzyło, wiesz? Bo wydarzyło się odrobinę za dużo. Trzeba się przyznać do małego problemu. Tak. Stresowego. Więc pozwólcie, że wam się przyznamy w tym momencie do tego, co się wydarzyło. Zacznijmy od tego, co widać. Czyli mamy inne konie. Piękne. Super. My też jesteśmy piękne. Tak, kupiłyśmy sobie mustangi, bo jesteśmy burżujstwem. I jak widzicie, po mojej drogiej towarzyszce René, tak, tego nie widać, ale po mnie widać już bardzo, bo musiałam się przebrać, bo okazało się, że jak tak sobie przetestowałam rzeczy, które włożyłam do ekwipunku, to okazało się, że nie mogę założyć z powrotem tych, które miałam, bo są na za wysoki level. Na 9 dokładnie. Tak, na 9, a my mamy 7, także pozdrawiamy serdecznie. To było piękne i możecie sobie wyobrazić naszą reakcję na to. Ale jeszcze lepszą reakcję miałyśmy na to, jak okazało się, że poprzedni odcinek się nie nagrał. Przykro nam było. Kolega się nie bał i się zepsuł. Więc witamy was w tym pięknym miejscu. Na szczęście, nie martwcie się, wiele was nie ominęło. Tak naprawdę, poza moim piszczeniem. Ale to jeszcze dzisiaj usłyszycie. Więc generalnie... Tak, mieliśmy zadania poboczne typowo, więc... Tak, nic fabularnego. Nic się ciekawego nie działo, tylko zbierałyśmy kwiatki chyba. Nie mam pojęcia, nawet nie pamiętam, bo miałyśmy detoks od tej serii. Jak zobaczyłyśmy, że się odcinek nie nagrał, to stwierdziłyśmy, że walimy to na 2 tygodnie chyba. Także było ciekawie. Znaczy, kto stwierdził, że wali, ten walił. Maj, robiliśmy zadanie, trzeba było później pójść do babci kozy, żeby pozbierać kwiatki. O, no właśnie, zbierałyśmy kwiatki, faktycznie. Zbierałyśmy kwiatki na plaży. Masz rację, tak. Także tutaj możecie zobaczyć, co się nagrało z tego odcinka, bo to jest dokładnie taki urywek, gdzie testowałam dźwięk. Jak nas słychać? Ja pewnie buczę. Buczysz, owszem. Więc widzicie go teraz na swoim ekranie. A my może przedstawimy wam nasze nowe, no, podróbę chlebko-jajków, mówiąc krótko, nie? Tu jest Quartzly. Tak, to jest Quartzly, a to jest Charcoal Tint. Czyli krótko mówiąc, mamy matching kamieniarski tym razem. I ja, znaczy, węgiel to nie jest kamień, ale wiecie, o co chodzi. Także mamy wungiel i mamy kwarc. Także możecie wymyślić jakieś bekowe ksyby dla nich, tak jak wcześniej były chlebko-jajki, to teraz może jakoś też da radę to połączyć. Wykażcie się kreatywnością. O, kwarcuś i węgluś też. Ogólnie właśnie w tym odcinku, który się niestety nie nagrał, mówiłyśmy, żebyście wymyślili imiona dla koników, ale właśnie przez to, że nagrało, to je kupiłyśmy już same. Niestety ominęła was ta przyjemność. Także może następnym razem. Tak. No, dokładnie. Także możecie i tak pisać propozycje imion dla jakichś koni, jakieś przypołowe, to następnym razem po prostu. Tak, możecie nawet zaproponować rasę, jaką kupić od razu, jak macie jakiś konkretny plan. To jest prawda. Co by pasowało. Także wykażcie się kreatywnością. No. Czekamy na wasze pomysły. No, czekamy i przechodzimy do zadanek. Tak, oczywiście. Do naszej wspaniałej rozgrywki. Jak widzicie, nadszedł Halloween tutaj i właśnie śmiałyśmy się z tego strasznie, bo w związku z tym, że nadszedł Halloween, to ja musiałam się przebrać w zupełnie inny strój, który nie ma nic z Halloween wspólnego, po tym jak jeździłam chyba przez 3 lata bez przerwy w halloweenowym, no ale cóż.
Myślę, że jeszcze uda nam się nadgonić w miarę. Tak. No i ogólnie, jeśli chodzi o te zadanka, które robiłyśmy, to właśnie robiłyśmy u Jenny. U jednej stajennej. I robiłyśmy u Mai z konikami, które spierniczyły. Tak, i później musiałyśmy iść do tego kowala, bo tam... Tak, do Konrada z Marsa. Mhm. Tak. No, i Maja nam dała zegarek. Dokładnie. Więc możemy się dowiedzieć, co tutaj dalej od nas chcą. Także uwaga, bo teraz ja ogólnie nie zwracam za laryngologa, nie? Od razu mówię. Lynx zniknął! Nie wiedział, co myśleć o swoich nowych butach, więc zostawiłam go na zewnątrz dla rozluźnienia. Odwróciłam się na moment, żeby posprzątać w stajniach i puf! To co, ty go postrzeliłaś? Czy on uciekł? To możesz mi go znaleźć? Najpierw popytajmy w okolicy. Ktoś na pewno coś widział. Rozcielimy się, a potem tutaj znowu się spotkamy. Dzięki. I ona chyba miała na myśli powiedzenie nam, że ty pójdziesz poszukać, a tutaj się spotkamy, bo ja tu będę czekać, nie? Przez cały ten czas. Znowu zgubiła tego konia. No właśnie, to jest bardzo ważna informacja dla was, że to nie pierwszy raz, nie? O, myślałam, że to coś, a to butelka. Ej! Co? Ja tak do niej podjechałam, bo można było coś kliknąć i ja tak klikam i się wyświetliła kwestia dialogowa, że dlaczego mnie pytasz, gdzie jest Lynx? Skąd mam wiedzieć? Oj. Można było ją samą zapytać. Piękne to Aha. Ale widzę, że to się nie zaliczyło, jako zapytałaś, więc może to był taki po prostu joke. Z jakiegoś powodu ta Beatka od slalomu, który już nie istnieje, odpowiedziała mi męskim głosem. Trochę mnie to niepokoi. Znaczy, nie żeby coś, nie? Jakby... Nie, nie, absolutnie, tylko po prostu to było zaskakujące. Jeszcze muszę tutaj zapytać. Dobrze, pytaj. Ja już. Czemu na mnie dębujesz? Proszę się odsunąć. Samira się nazywa, może to znak. Pozdrawiamy serdecznie. Dobra. Ok, więc nikt nic nie widział? Niekoniecznie to pomoże. Jak ja nie zachrypnę na tym odcinku, to będzie cud, naprawdę. Co tak naprawdę wiemy? Że nie ogarniasz, to jest jedyna informacja tak naprawdę w tym wszystkim. Nikt nic nie widział? Jak możesz nie zauważyć uciekającego konia? No to siebie zapytaj, kurde, chyba. No właśnie. Właściwie mnie również ciężko coś zauważyć. No ale ktoś musiał go widzieć. Mówisz, że masz pomysł? Super, trytytka. Nie było to aż tak trudne, aby na to wpaść. Dzięki, że nam ubliżyłaś w tym momencie. Naszemu geniuszowi. Zobaczmy, czy uda ci się znaleźć ślady kopyt Lynxa. Skoro ma nowe podkowy, jego ślady powinny nieco różnić się od tych, które znajdują się wokół stajni. Pozdro, nie? Nie, ja bez komentarza to zostawiam. Dobra. Nie znalazłam nic. Ja też nie. I ciężko mi się dziwić. A podoba mi się ta muzyczka, wiesz, jak to napięcie rośnie. Tylko... O, faktycznie. On po prostu ten. On odbierał ze sklepu dla Star Raiderów sobie tutaj różne rzeczy. Wydają się różnić od innych. Czy mogą należeć do Lynx? No nie wiem. Mimo, że nie jesteś pewna, warto chyba spróbować podążać wzdłuż śladów. Tak jak powiedziała Mai. Znowu zmieniła imię. Różnią się one od innych, no. Podążaj. To podążam. Tam? Ej, czekaj. Tu. Gdzie to tu, jest? Tu. O. Dobra. 25, o mój Boże. No to przyspieszmy. Czy on nie miał gdzie biegać? Nie możemy przyspieszać, bo nie wyrobimy na zakrętach. Właśnie. Te konie niestety, ale są wygłodzone, mają słaby sprzęt i jeszcze mają trzeci level, także możecie nam po prostu współczuć. Tak.
A to, co właśnie szczeka, to pies sąsiadów. Pozdrawiamy serdecznie. Ej. Znowu zgubiłam. Tak. Dawaj pod tą górę. Dobrze, że znalazłaś to o głowie. Bo mały wóz. No. Chimę wyjeździła bez. W ogóle miałyśmy jeździć bez żadnego sprzętu, bo myślałyśmy, że w ogóle nic nie mamy. Się okazało, że wszystko jest na 9 level. O, ty patrz, podwiem tą. Aha. Chciałam powiedzieć, pod wiatą stoi. Tak. Pod latarnią. Myślę, że to coś znaczy. Oczywiście. Znalazłeś Lynx. Patrzy się na ciebie i nie wygląda specjalnie zainteresowanego... zainteresowanego powrotem. No cóż. Wszyscy mówią, że Lynx to uparty, bezczelny i pełen życia koń. Na pewno nie skusi się na byle jaką kostkę cukru. Co teraz zrobisz? Twoje oczy spotykają jego wzrok i nagle wiesz. Aby Lynx wrócił do stajni, musisz zacząć się z nim ścigać. Koniak Lynx uwielbia współzawodnictwo i nie przegapi szansy na wygraną. Ty i Quartzly zaczynacie się rozgrzewać. Kto okaże się szybszy? Ty i Quartzly czy Lynx? Kto mi dzwoni? Kto pierwszy dobiegnie do stajni? Lynx zaczyna rżeć, jest gotowy na wyścig. Ty również? To był po prostu, wiesz, tak jak taka czołówka z TVN-u. Za wyścig dostaniemy buty. Za wyścig z koniem. Co ty dajesz? Buty nam da? Tak. Maja pewnie ten... nam da buty. Koń się tak wlecze. Maja nam odda buty. Ale to pewnie całe zagnojone, to ja nie chcę. Ej. Zwolnijcie tego kucyka. No weź, jak on popyla. A on nawet nie całuje, zobacz. No. Ja mam Mustanga dzikiego. Nasze Mustangi biedne trochę dogorywają. Może o. Ledwo, ale to. Jak skręcił ostro, widziałaś to? O, chyba na tych podkowach to tam driftuje. No, dokładnie. O, red. Wow, szybka jesteś. Aż poczułam powiew wiatru, jak tu wparowałaś. Dzięki za znalezienie i przyprowadzenie Lynxa. Teraz nie mogę go spuszczać z oczu. W ramach podziękowania mam dla ciebie mały prezent, który dostałam od Tomasa za opiekę nad Lynxem. Ja pierniczę, to na stówę to są jakieś zagrzybiałe buty, nie? Po Tomasie, po Mani i teraz dla nas. O nie, są takie te, jak stópki. Ohoho. O wiele bardziej zasłużyłaś na ten podarunek, no nie wiem. Teraz jeszcze podologa będzie trzeba fundować, no kurde. Teraz muszę wracać do swoich stajennych obowiązków. Mam nadzieję, że niedługo... I Charcoltin... Co? Mam nadzieję, że niedługo i Charcoltin, i Trytytka znów tu zawitacie. Ona naprawdę nie potrafi mówić, bo właśnie, słuchajcie, was ominęło to, ale w poprzednim odcinku zwróciłyśmy uwagę na to, jak bardzo ona mówi w ogóle bez... Łopatologicznie. Tak. Ona nawet gorzej niż Yoda. Ona po prostu... Tu jest jakieś zadanie. To pewnie wyścig, ale możemy go zrobić. O, wiesz, że to jest repa? Widzisz to? Widzisz, że to jest repa? Bo pewnie no w Murland wbiłyśmy repę i dlatego nam się odbiło. Znaczy odblokowało. Odbiło. Odbija to mi w tym momencie. Mhm. Zechcesz ją przeczytać? Stasieńkę. Ogromne dzięki. O kurwa, skipnęłam. Ej, czekaj. A jak dam tak... Już wiem, już czytam. Dobrze. Ogromne dzięki za pomoc. Rozmawiałam z babciami. Tak. Teraz możesz tworzyć własne projekty wybiegów. Współpraca z przyjaciółmi jest mile widziana. Dzięki. A co teraz? I co w związku z tym, że tutaj mamy sobie kliknąć na tablicę, tak? Mamy sobie... Tak. No to ja biorę wybór C jak cymbały. Ja wziąłam B jak but. O, to pan widzisz, same się nazwałyśmy. No. I to tyle? To tyle. Aha. No, i mamy w mur... Wyścigów nie robimy, słuchajcie, nigdy na odcinkach takich, które nie są zadaniami, bo uważamy, że bez sensu, szkoda czasu. Jakby to można zawsze zrobić na jakimś live albo nawet poza nagraniem i tyle. Babcia Koza chyba ma coś dla nas. Babcia Koza ma? Tak, wszyscy tak dla nas coś mają. Ja... O, wjechałam w przeszkodę właśnie.
wcale się nie rozpadła. No ja też rozwaliłam właśnie jedną, no ale tam nic. No cóż. Zobacz. To babcia koza coś da? Nie, to nie babcia koza, to wyścigi, w sensie mistrzostwa. To nie. Ale oni, nie wiem, czy oni coś od nas chcą konkretnego. Możemy pogadać z nimi, zobaczymy, co oni tam no, dobra. Mają do powiedzenia. Pewnie nic mądrego. O nie, oni będą chcieli... No to CS-y... A nie, coś jest nie tak na mistrzostwach Fortu Pinta, to się nazywa. Aha, no dobra. Czytać? Ja mam czytać? O! O, poczytaj. Dobra. Cześć, Trytytka. Miło, że tu jesteś. Jak już wiesz... ERJW ma swoje przedstawicielki i swoich przedstawicieli, którzy zarządzają mistrzostwami. Nie wiem, co to jest ERJW. Zaczynam się martwić, że ktoś nas oszukał w dokumentach mistrzostw Fortu Pinta. Krążą plotki, że zamiast motywu legalnej żeglugi mają pojawić się elementy pirackie. Oh. Powinnam była odrzucić to zgłoszenie, kiedy zobaczyłam, że jest podpisane inicjałami JC. Wzdycha. Może a to nie James? James, to jest James. Jak tego w ogóle nazwałaś ostatnio jakoś fajnie? Nie wiem. Ja właśnie też nie wiem, ale to była tak piękna nazwa, że żałuję, aż że nie pamiętamy, nie? Poza tym, że James. Możesz pojechać do przedstawicielki mistrzostw. Nazywa się Harit. Może nie będzie tak źle? No nie wiem. Jak to James robił, to ja nie ufam. No i teraz będzie trzeba skipnąć time dla ludzi. Prawda, bo zanim my tam się dotoczymy, to moja droga... tak, Mory. Właśnie tak. Czytać tą laskę? Tak, czytam. Dobrze. Arr, au, au. Szmitek time. Znaczy, witaj na mistrzostwach Fortu Pinta. Ten wilk morski to mój brat, Larry. Nie bój się, nie jesteśmy piratami. Jesteśmy szanowanymi marynarzami, którzy dostali choroby morskiej, więc nasz kapitan zostawił nas na tej wyspie. Na szczęście jakiś miły młody człowiek potrzebował pomocy z mistrzostwami. Powiedział, że ja i Larry możemy mu pomóc, a on podzieli się wynagrodzeniem pół na pół, czyli Larry i ja dostaniemy po 100% z 25%. Co? Ja na jakąś mocną matmę tu zastosowała. W każdym razie naszym zadaniem jest oprowadzić cię po nowym centrum. Ta platforma to moje bocianie gniazdo. Podoba mi się, że nie jest zbyt wysoko. Larry, René musi zobaczyć tablicę z harmonogramem. Okej. Okay. O. A chuj? No to czy tego? Rzuć okiem na tablicę z harmonogramem. Ona ma... Chciałam powiedzieć Septima. Za dużo Skyrima. Aha, bo ja miałam to przeczytać. Tak! A ja skipnęłam. Czemu ja to robię? Nie wiem. Po prostu tak cię rozproszyłam. Dziękuję, Larry. Wspaniała robota. Bardzo się cieszę, że mi pomagasz. René, w takim razie. Gdyby twój wierzchowiec potrzebował specjalistycznej opieki, weterynarz i trenerka koni znajdują się tutaj. Nie proś nas. Proszę o pomoc, bo boimy się tych zwierząt? Okej. Gdy zdobędziesz status elitarnego jeźdźca, sklep profesjonalisty stanie przed tobą otworem. Jak widzisz, ja i brat lubimy się dobrze ubierać.
Szczerze mówiąc, nie było łatwo wyglądać tak dobrze na statku, więc nie tęsknię za czasami brudnego piractwa, przecież tam pijaństwa na początku. To znaczy żeglugi. A skoro mowa o modnych strojach, w tym miejscu masz dostęp do swojej szafy. Lary, wyjaśnij następną rzecz, proszę. To masz teraz ty Larego. Czego też przyklikasz? Jezu. No. Dobrze. Zauważyłaś w ogóle, że on jak mówi, to z jakiegoś powodu nie otwiera ust? Tylko mu się warga rozciąga? Może to papuga mówi po prostu. Wiesz, że to jest bardzo możliwe? Ej, ale co, skoro on nie otwiera ust, on powinien mówić mniej więcej tak. Po zapisaniu się do wyścigu ustaw się w kolejce poczekalni. Jeśli gdzieś uciekniesz, trafisz prosto na dno. Co mówisz, Harriet? A, nieważne, jednak nie stanie się nic tak groźnego. Stracisz tylko możliwość udziału w wyścigu, łapiesz? Nic nie zrozumiałam, co do mnie powiedziałeś, ale okej. I teraz już klikasz na Harriet znowu? Tak. Tak? Dobra. Tak. Muszę upewnić, wiesz, zgubiłam się już całkiem. Dobrze. Rany. Chyba to na tyle. Pora na prawdziwą przygodę. Ja już miałam przygodę czytając tego ziomka w brzuchomówce. Jeśli nie bój się wypaść za burtę, szczur lądowy mówią wpaść do wody, opanowanie naszego toru przygotuje cię na wszystkie trudności, z którymi muszą radzić sobie awanturnicy. Co ty na to? Śmiało! A, czyli musimy... Przejechać powiedz, chyba? Tak. No tak. Jedymy no razem. Dobra. Jedymy mistrzostwa jeden na jeden. Widziałeś, jakie starcie? O kurde, ale prędkość. Ty, to jest... Ale łódź. Ty, ta muza to jest przerobiona bitwa normalnie. Szanty. O, a pięknie. To ciekawostka. Tak, macie. Widzicie? Abigaila i Hime bawią i uczą. Ale popylamy. No, powiem ci normalnie. Prędkość światła. Lepiej byś tego nie ujęła. Prawda. Dlatego aż po prostu zamilkłam. O, czy tu będzie? Ziu! Nie powinniśmy tak jak Maja. Puf! Puf, puf, puf. To jak tamta. Arch, Tak. Nie, to jest Szmitek. Ale lecimy. No, nie wiem, czy ty widzisz, jak bardzo za tobą jestem. Ojo, czemu tak bardzo? Nie wiem. Najwyraźniej masz lepsze staty, no. No, ale ja brałam losowe rzeczy, one nawet do siebie nie pasują. Może dlatego lepsze staty. Może. Nawet na nie nie patrzyłam ogólnie. Ja tylko patrzyłam, żeby mieć coś ubranego. Podobały mi się te ryby. W sensie smutne, że one... Podoba mi się, że pluskają się na pomoście. No, ale to trochę smutne mimo wszystko. O, rekin! Boże, on jest taki wielki. Jest. Ja nie wiem, czy my dzisiaj dojedziemy, nie? Jeszcze kawałek. Dam radę. Końcówka, finish. Jadę. Ja już. No ja muszę, chodź. Wiesz, muszę się tam dotoczyć. Lecisz. Gratulacje. O, dziękuję. Również, tutaj również. No. Dobra. Chodź, ja czekam na animację specjalną u tych mustangów, to będziemy się po mordach kopały. Dobra robota. Może uda ci się zdobyć nagrodę w mistrzostwach. Jupi! Okay. I mam tą, mam wspólną chwilę. Sierść twojego konia mniej się błyszczy, jest bardziej szorstka niż zwykle. Mimo wszystko czar Coltin ma piękne umaszczenie. No to cieszę się. O! I mamy czwarty level. Zobacz, jak pięknie.
I powiem ci, moja droga, chyba będziemy kończyć w tym momencie, bo nie wiem, ile gadałyśmy na starcie. A mamy już 23 minuty robienia questów. O, dobra. No, to tak. Taki szybki odcinek. Tak, szybki odcineczek, ale nie martwcie się. Od tego momentu, miejmy nadzieję, już nic się nie będzie wykrzaczało. To jest taki plan, aby odcinki pojawiały się co tydzień. Planowo w niedzielę o jakiejś 10:30. Więc trzymajcie kciuki, aby OBS-y współpracowały i wszystkie inne programy również. Bo my tutaj będziemy z chęcią grały. No i co? Masz coś do powiedzenia naszej drogiej widowni? Pamiętajcie o pisaniu imion dla koników w komentarzach. Tak, no i co? Prawda. Się. No i cześć! Pa, 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 pa! 'Cause I don't know why.